Boże! Jestem Adam. O, a co ty tutaj robisz, Adam? Grałem w piłkę mecze. Chodzisz na treningi do Akademii? Opowiedz, co tu się dzieje. Będą grać w Igry mecz z Jagiellonią. Wcześniej grałem mecze. To już drugi syn, tak? W Akademii Wigry, więc zawsze cieszę się, jak dzieci się rozwijają. Jest jeszcze córka, ona wybrała inną drogę muzyczną, także to też fajnie. Więc no fajnie, jak dzieci w dzisiejszych czasach chcą coś robić i to jest ich inicjatywa przede wszystkim, a rodzice są do tego, żeby ich wspierać. No, na pewno jest to też takie pokazanie przez Akademię i klub, jak wielu posiada członków, że w klubie jest ciągłość, jest prowadzona praca szkoleniowa i że podstawą tego pierwszego zespołu w przyszłości będą tacy zawodnicy, którzy teraz zaczynają swoje pierwsze kroki. Po raz pierwszy turniej rodziców, dobry pomysł? Myślę, że tak, to jest kolejna szansa na integrację. Czasem spotykamy się na różnych balach okolicznościowych organizowanych przez Akademię. Natomiast takie spotkanie piknikowe, na sportowo, na pewno łatwiej się wtedy ludziom rozmawia, przyjemnie, jest dużo śmiechu. No i też jest przykład idzie z góry. No i to chyba też rośnie rzesza kibiców i rodzice, i ich dzieci to kibice Wigier na trybunach meczów. Myślę, przede wszystkim to jest forma spędzania aktywnie czasu, bo wiadomo, że niewielu z tych młodych ludzi kiedyś będzie profesjonalnie grać w piłkę, aby ktoś zagrał. Natomiast na pewno jest to też uczenie kibicowania, zasad tego dobrego kibicowania, kulturalnego dopingu i przede wszystkim no, takiej mody na sport, w tym przypadku na piłkę nożną.